Cześć, jestem Tomaszem Niziołkiem. Jeżeli głos mnie nie opuści, to obejrzycie już trzeci odcinek RWI Płyta Tygodnia. Dziś pierwsza recenzja płyty zagranicznej. Będzie to Three Days Grace i album Human. Z wielkimi nadziejami podchodziłem do tej recenzji, bo znałem dokonania Three Days Grace z Adamem Gontierem. No i ciekaw byłem, czy podtrzymali dobrą tradycję. Jak pewnie wiecie, Adam Gontier miał dość, z powodów zdrowotnych opuścił Three Days Grace, no i jego miejsce zajął Matt Walls. Jest on bratem basisty Brada Wallsta, wspierają ich tam Neil Sanderson oraz Barry Stock. Kapela natrafiła na bardzo poważny problem. Wiele drużyn nie przetrwało utraty lidera. Właśnie takim liderem był wokalista Adam Gontier. Jego charakterystyczny głos to było coś, co budowało do tej pory pozycję Three Days Grace na rynku muzycznym. Czy zdali ten test? Czy Human jest na tyle dobre, co jej poprzedniczki? No, zobaczmy razem. Zobaczmy, jak to wychodzi się na rodzinie. Matt Walls dołączył z My Darkest Days. Może słyszeliście, oni dość w niewielkim stopniu przebili się na polski rynek, ale taki kawałek Come Undone nawet chyba zagościł na niejednej playliście w stacjach radiowych. O rodzinie najlepiej wypowie się chyba ten, który wie o niej wszystko, wie jak należy ją szanować i wie w jaki sposób trzymać ją w garści. Będzie to nikt inny jak Don Vito Corleone. It is good to have your family. It is good when your family supports you. But you have to know when to say no to your family. People are coming to me asking me, tell me, good father, what can I do? What can I do? I'm telling, listen to your own brain. If it doesn't work, then come to me. I will tell you this, the Three Days Grace, by Bruno Tartaglia, and also Rubens Barrichello, and a few other people. Rodzina rodziną, te więzy tutaj są silne i chyba mogą panowie Wallstowie na siebie liczyć, ale czy są w stanie prowadzić kapelę tak, jakby nadal gdzieś tam duch Gontiera się unosił? Nie mam co do tego przekonania. Widać, że chcą grać tak jak grali do tej pory, chcą być topowym amerykańskim hardrockowym zespołem, ale jednak coś tutaj nie styka w takim stopniu jakby mogło i w takim stopniu jak było to na poprzednich krążkach. Może zanim objadę ich od góry do dołu, to zacznę od samego wyglądu płyty. Mamy znów Digipak, bardzo przyjemnie się go otwierało. Zaczynam lubić w naszych recenzjach to, że za każdym razem spotyka mnie coś innego. Podchodzę do tego Digipaka i zastanawiam się, w jaki sposób można w tak małym formacie ukryć płytę, w jaki sposób można to wszystko przedstawić. Oto, co znajdziecie w Digipaku Human. Przede wszystkim świetną grafikę, okładka i wnętrze trzymają się pewnej konkretnej stylistyki, która absolutnie mi odpowiada. Jest ciekawa, interesująca, łączenie takich elementów ludzkich i elementów mechanicznych. To jest coś, co zawsze mi się podobało i intrygowało mnie w grafikach różnych twórców. Za całość wydania odpowiedzialne jest RCA Records. Mamy tu 12 kawałków. Jednak jak na Three Days Grace mają one dość różną rozpiętość i to jakościową i stylistyczną. Dla mnie odkrywanie tej płyty po raz pierwszy było całkiem przyjemne. Chociaż już pewne minusy rzuciły się na uszy, to jednak plusy były na tyle wyraźne, że jeszcze całkiem jej nie skreślałem. Pierwszy kawałek Human Race jest niezwykle ciekawy i do tej pory pozostaje jednym z ulubionych moich numerów na całej płycie. Problem w tym, że jest on osamotniony. No, może gdzieś tam jakiś jeden czy dwóch kompanów znajdzie się, żeby mu podtowarzyszyć, ale na miano wielkich plusów, tak wielkich jak Human Race, to już nie zasługują. Właściwie można powiedzieć, że cała płyta wzięta jest w taką klamrę spokojniejszą, ale jednak z zębem ukrytym gdzieś tam pomiędzy wersami i pomiędzy gitarowymi brzmieniami. To właśnie Human Race i ostatni The Real You. W
Human Race wydaje się jakby My Darkest Days i Three Days Grace połączyli siły właśnie na potrzeby powstawania takich utworów. Wiem, że z pierwszego i z ostatniego utworu zrobiłem taki tandem, ale tak naprawdę mogę ze spokojnym sercem dodać do tego jeszcze szóstkę. I Am Machine. W I Am Machine mamy do czynienia znów ze świetną muzyką i z nietuzinkowym, jak dla Three Days Grace, podejściem do kompozycji utworu. No i sam tekst, który jest świetną obserwacją życia ludzkiego, dziś takiego zabieganego. Mieliśmy troszeczkę tego zabiegania i różnych zewnętrznych czynników na płycie Frontside. Tutaj jest jednak troszkę inaczej to pokazane. Three Days Grace opowiadają na samym początku, to jest piosenka dla bycia człowiekiem, dla tych, którzy chcą nim być, no ale jednocześnie podmiot tej piosenki nie ma na to czasu, nie ma możliwości, biega z jednego miejsca w drugie, pochłania go praca, robi codziennie to samo i jest jak maszyna, chociaż chce być właśnie jak najbardziej ludzki. Pierwszy singiel, jaki ukazał się z tej płyty, to był Painkiller, no i to jest taki charakterystyczny dla 3DG kawałek. On z pewnością sprzedał tę płytę, nie ma się co dziwić, najbardziej energetyczny, z konkretnym pieprznięciem kawałek. Przyjemnie się go słucha, kiedy potrzebujecie energii, kiedy siedzicie w pracy, kiedy siedzicie w domu, nie chce się wam nic, no to koniecznie puśćcie sobie właśnie Painkiller. Bardzo chciałbym te plusy wymieniać i wymieniać, bardzo delikatny, mogę taki krzyżyk postawić przy The End Is Not The Answer, ale chyba ostatnim tak naprawdę dobrym momentem płyty jest Car Crash. Tutaj znów mamy przewrotny tekst opowiedziany bardziej lirycznie niż reszta płyty. Mamy tutaj historię faceta, który nie... mamy tutaj historię faceta, który opowiada o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach, właśnie tak jak o wypadku samochodowym. To co, możemy spokojnie przejść do minusów, bo już im posłodziłem chyba i tak nadmiarę. Minus jest taki, że Three Days Grace, mimo tego, że gdzieś tam ewidentnie szukają swojej nowej tożsamości, no gubią się. Gubią się, bo chcą wrzucać takie kawałki, jakie nagrywali z Gontierem, ale jednak Matt Walsh nie ma takich warunków. Chociaż w niektórych kawałkach stara się i nawet ewidentnie naśladuje Adama Gontiera, no nie wychodzi mu to. Chłopak nie ma jeszcze takiego warsztatu, nie ma takiego doświadczenia, ale też przypuszczam, nie ma takiej charyzmy. Mamy tutaj perełki. Nothing's fair in love and war. No to jest taki frazes, wiecie, no nie ma sprawiedliwości na tym świecie, a już najmniej to w miłości i podczas wojny. Trochę osłabiająca kompozycja i zarówno pod kątem muzycznym, jak i pod kątem tekstowym jest to taki oklepany kawałek, taki jak taki zapychacz dziur. Nie wiedzieli co wsadzić, więc na szybko na 15 minut weszli do studia, nagrali właśnie to, Nothing's Fair in Love and War. No i pomyśleli sobie, a ludzie to kupią, a jeden kawałek nic nie zmieni. Otóż zmienia i to bardzo dużo, bo niedaleko obok niego jest drugi minus, czyli Fallen Angel. Wiecie, jak budować klimat mroczny? Oczywiście wszystko osadzać w mroku. Fallen Angel, no to piosenka o kimś, kto upadł bardzo nisko, nie potrafi wstać. To jest taki hołd oddany ofiarom codzienności, która ich przybiła, przytłoczyła. No i tutaj mamy Fallen Angel in the Dark. Oczywiście. Gdyby powiedział I was buying potatoes in the dark, nawet jakieś codzienne zakupy, jeżeli osadzimy je w ciemności, to będą miały bardzo metalowy, hard rockowy wydźwięk. Przynajmniej tak jest w mniemaniu panów z Three Days Grace. Ogólnie cała płyta, chociaż zapowiada się naprawdę świetnie, no to po jakimś czasie staje się monotonna i zapewniam was, że pierwsze przesłuchanie jest najlepsze. Każde kolejne coś tam się znajdzie, coś tam się
zminusuje, coś nas zdemotywuje i wcale nie chcemy po raz kolejny tego słuchać. Tadeuszku, posłuchałeś fragmentów tej płyty, która przed tobą leży? Co o niej opowiesz? Jak ci się podobała? Nie kupujcie tego. To jest straszne. Szóstka plusów. Human Race, Painkiller, I Am Machine, Car Crash, The Real You. I plus na zachętę, grafika. Jeśli chodzi o minusy, może jest ich mniej, ale są bardziej obciążające. Pierwszy minus, ogólnie teksty, zwłaszcza Fallen Angel i Nothing's Fair in Love and War. Panowie, musicie popracować, bo przecież iluż amerykańskich nastolatków może nadal kupować wasze płyty, jeśli będą one takie same, ciągle patetyczne, opowiadające o tym, jak to jest źle. Jednakowoż pierwszy minus za to leci. Drugi minus to będzie muzyka. Okej, fajnie jest, jeżeli gdzieś tam wpleciecie te delikatniejsze riffy, tak jak jest na przykład właśnie w I Am Machine czy Car Crash, ale nie możecie też przesadzać z taką potęgą. Macie gitara, naparzanka i głośny śpiew, stylizowanie się na Adama Gontiera, to wam chyba nie wyjdzie na dobre. Tu macie minusa, bo przecież przy takich kawałkach jak Fallen Angel, to ja bym najchętniej wyłączył płytę i puścił bąka. Trzecia rzecz to ogólnie rzecz biorąc monotonia, która jest coraz wyraźniejsza, coraz mocniejsza w miarę przesłuchiwania płyty. I za to macie trzeciego minusa. A całkowita ocena tej płyty w moim mniemaniu plus 3. Plus 3, najniższa nota, jaką do tej pory wystawiłem. No ale inaczej się nie dało. Naprawdę dużo obiecywałem sobie po tej płycie. Myślałem, że taki zespół z takim doświadczeniem wyjdzie na tym dobrze, jeżeli nie podda się po odejściu Adama Gontiera, znajdzie sobie tego Matta Wallsta, no i gdzieś tam bracie między sobą się dogadają. Zwycięży ten, który przecież korzeniami jest od samego początku z Three Days Grace. A tymczasem My Darkest Days gdzieś tam się wcina powolutku pomiędzy wersje i pomiędzy granie. Co z tego, że perkusja jest taka, że nogi same chodzą? Co z tego, że wszystko jest dosyć fajnie zaaranżowane i nagrane naprawdę fajnie, mastering jest na wysokim poziomie? Jak się nudzi? I to już przy trzecim, czwartym przesłuchaniu naprawdę trzeba być fanem kapeli ogromnym, żeby słuchać od deski do deski całego albumu. Znamy plusy, znamy minusy, znamy ogólną ocenę za płytę. No i to chyba tyle, jeśli idzie o ten krążek. Mam nadzieję, że ciekawsze wieści i lepsze będę miał dla was przy okazji następnej recenzji. Będzie to Hailstorm, ich najnowszy krążek Into the Wildlife. Tradycyjnie na koniec ogłoszenie parafialne. Młode kapele rockowe i metalowe. Jeżeli tworzycie, jesteście pewni, że to ma jakąś jakość i chcecie pokazać innym ludziom, co robicie, a przy okazji dowiedzieć się, co ja o tym myślę, piszcie do mnie, odzywajcie się. Dane kontaktowe znajdziecie poniżej, którego to wy będziecie głównymi bohaterami. Już lista powolutku się zapełnia i myślę, że za jakiś czas będę mógł ruszyć z kolejną serią odcinków właśnie poświęconą młodym, nieznanym jeszcze kapelom rockowym i metalowym. Na dziś, jeśli się wam podobało, dajcie kciuka w górę, lajkujcie, subskrybujcie, szerujcie, co tam jeszcze chcecie, to róbcie. Wszystkie konieczne linki znajdziecie na dole, tam będzie kontakt, tam będą linki, czy to do Facebooka, czy jakichś poprzednich odcinków. Zapraszam serdecznie, za dziś dziękuję, do zobaczenia.